Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie troszeczkę bardziej filozoficznie. Chcę się z Wami podzielić takimi przemyśleniami i moją opinią na temat słów obudzony oraz słowa przebudzony swego czasu i nadal chętnie w różnych środowiskach, nie tylko ezoterycznych, słowa używane, często stosowane w kontekście tego, który wie, uświadomił sobie, już wie, jak jest i wie coś, czego nie wie reszta społeczeństwa. To jest coś takiego stosowanego w kontekście przebudzenia z Matrixa, tak jak Neo nagle sobie uświadamia, że rzeczywistość jest inna niż myślał. Tak słowo przebudzenie, duchowe przebudzenie, osoby przebudzone, obudzone jest stosowane na tych, którzy mają rzekomo większą świadomość, więcej wiedzą i po prostu wiedzą, jak jest. I tutaj pojawia się troszeczkę szkopuł z tym wiedzeniem, jak jest. Ponieważ początkowo to było bardzo fajne słowo przebudzeń. Sam go używałem wiele lat temu, ponieważ ono w fajny, taki neutralny sposób początkowo mówiło o tym, że jesteśmy osobami świadomie rozwijającymi się, osobami, które świadomie już podchodzą do pewnych rzeczy, o których społeczeństwo faktycznie nie wie w szerszym zakresie. Oczywiście chodzi tu o różnego rodzaju tematy duchowe, tematy jak funkcjonuje rzeczywistość tak naprawdę głębiej i tak dalej, i tak dalej. Więc to było fajne określenie osoby przebudzone. Jednak jak wiele innych określeń zostało podłapane i zaczęło wiele osób używać tego określenia przebudzeni, mówić o sobie, że są przebudzeni, mówić o sobie w kategoriach takich ostatecznych, na zasadzie ja już wiem, ja jestem przebudzony i wy mi tutaj niczego innego już nie mówcie. Tak też doszliśmy właśnie do sytuacji, gdzie obserwuję teraz bardzo dużo osób, które szastają określeniem przebudzeni. Mówi się też w kontekście takim kulturowym teraz ogólnie o takiej nowej postawie świadomej, właśnie takiej przebudzonej, takiej obudzonej, ale też stosuje się to właśnie w kontekstach różnego rodzaju poprawności politycznej, oczekiwań związanych z pewnymi postawami, czasami takich bardzo radykalnych oczekiwań. I tutaj pojawia się troszeczkę problem, jak z każdą inną definicją, że początkowo coś, co było fajne, dotyczyło faktycznie pewnej idei wzniosłej, nagle stało się słowo przebudzenie, stało się czymś, czego ja osobiście polecam Wam unikać, bo zauważcie jedną taką ważną rzecz. Czy my możemy być w pełni przebudzeni tu, teraz, w życiu? Możemy? Moim zdaniem nie, bo przebudzenie pełne oznaczałoby oświecenie, które też jest takim bardzo abstrakcyjnym określeniem. Niektórzy twierdzą, że istnieje, ja twierdzę, że nie istnieje w formie ostatecznej, tylko w formie takiej, której ktoś sobie wyznacza taki pewien próg, mówi, że od tego momentu świadomości, od tej rzeczy to jest oświecenie i kropka. Ale to jest wielki abstrakt i o tym dużo mówi osób, które po prostu tylko o tym mówią, bo to jest tylko dla nich teoria i nikt oświecony się jakoś nie wychyla, a te osoby, które mówią, że są oświecone, no to po prostu można wątpić w to, czy faktycznie są oświecone. Tak samo jest z tym przebudzeniem. Zauważcie, że możemy mówić o procesie budzenia się, procesie uświadamiania sobie, na którym, no właśnie, wszyscy jakoś jesteśmy, bardziej lub mniej, także osoby, które gdzieś tam w społeczeństwie tkwią i jeszcze nie mają takiego wglądu, jeszcze takiej wiedzy nie posiadają, ale też można powiedzieć, że ich życie powoli, ale ich prowadzi, jak każdego z nas, ewolucja duchowa prowadzi do procesu budzenia się, czyli większego uświadamiania sobie, ale czy musimy wtedy szastać tym określeniem przebudzenie? Musimy się obnosić z byciem obudzonym? Jeżeli ktoś mówi, jestem obudzony, jestem przebudzony, to mnie zaczyna to coraz bardziej wyglądać na mówienie, ja już
wszystko wiem, co mam wiedzieć. Ja już nie potrzebuję się uczyć, ja już mam wyrobioną opinię na temat rzeczywistości, na temat ludzi. Ja teraz tylko jestem skłonny lub skłonna utwierdzać się w swoich przekonaniach. Czy to jest rozwój duchowy? Czy to jest rozwój jakikolwiek? To nie jest rozwój, to jest stagnacja, to jest zamknięcie się w pewnych ramach i to już nie służy, to nie służy nam, naszej duchowej istocie. To nie służy też naszym fizycznemu rozwojowi, jeżeli uznamy, że wszystko wiemy, bo nie wiemy tego, o czym nie wiemy, jeżeli nie będziemy otwarci na tą ideę, że możemy czegoś nie wiedzieć i chcemy się faktycznie uczyć dalej, rozwijać, no to będziemy tkwić na tym poziomie wiedzy, na którym żeśmy się zatrzymali i nie będzie się w zasadzie nic zmieniać. A więc dzisiaj taki materiał, w którym pomyślałem sobie, że chcę Wam troszeczkę Was uczulić na to słowo przebudzenie, bo dla niektórych z Was dopiero wkraczających w takie tematy rozwojowe może się wydać to takie atrakcyjne i pomyślicie sobie, że te osoby, które mówią o sobie przebudzeni, mówią o sobie, że możesz dołączyć do grona przebudzonych, ty też możesz się stać przebudzony, tylko posłuchaj, co my tutaj mamy i zaakceptuj to i będziesz przebudzony, no to po prostu to jest zwodnicza droga. Wszyscy się uczymy, można mieć dużą wiedzę, bardzo dużą wiedzę, ogromną wiedzę i dalej się uczyć. I ten proces przebudzenia, on trwa całe życie, budzenia się, uświadamiania sobie, odkrywania i nie ma tutaj potrzeby naklejania sobie łatki, która by sugerowała, że już się jest, że już się przeszło jakiś etap i teraz już po prostu się wie. Myślę, że osoby, które faktycznie szczerze, świadomie poszukują rozwoju, cenią go, nie potrzebują takich łatek, nie potrzebują takich wzmocnień ego, bo to jest wzmocnianie ego, to jest naklejanie sobie łatki bardziej wyjątkowego od innych, lepszego od innych, a osoba, która ma wysokie poczucie własnej wartości, nie potrzebuje mówić sobie, że jest lepsza od innych, ponieważ ma wysokie poczucie własnej wartości. Nie potrzebuje udawać, że jest kimś niesamowitym, tylko po prostu jest sobą i tyle. I dla niej inne osoby też mogą być niesamowite i to w żaden sposób jej niesamowitości nie będzie umniejszać, więc nie ma potrzeby takiego rozgraniczania na przebudzonych i mugoli, jak w Harrym Potterze, czyli tych, którzy nie znają się na magii, nie wiedzą i tak dalej. Oczywiście czasami tak humorystycznie i tak bardziej praktycznie możemy takiego określenia użyć, ale pamiętajmy, że to jest taka zabawka dla umysłu, która może być pułapką, jeżeli za bardzo weźmiemy sobie na serio ideę bycia przebudzonymi. Ja od ponad 20 lat świadomie działam w tematach rozwojowych i tych grup i ludzi, którzy uważali, że już właśnie pojęli wszystko, widziałem bardzo wielu i cały czas co pokolenie, co nowe osoby, to się takie oczywiście przypadki zdarzają, a tymczasem ewolucja, rozwój świadomości trwa niezmiennie, jest cały czas macie dostęp do tych wyższych poziomów, i możecie z nich korzystać i po prostu być sobą, a nie osobami przebudzonymi, tylko być sobą, prawdziwymi odkrywcami, badaczami, korzystającymi z tych możliwości, natomiast będącymi cały czas w tym procesie rozwoju, czyli cały czas mającymi szansę na więcej, macie cały czas szansę na odkrycie więcej, na jeszcze lepsze uświadomienie sobie, a jak ktoś powie o sobie, że jest już obudzony, już przebudzony, to tak jakby zamyka sobie w pewnym sensie dostęp do tego, że będzie coś więcej lepszego i wiele osób faktycznie się w takim momencie zatrzymuje i zaczynają tylko krążyć wokół tych swoich takich ulubionych teorii, często teorii wręcz spiskowych i to mówię w dosłownym tego znaczenia, czyli nie prawdziwych teorii, jak działa świat, tylko takich bardziej skupionych na
wymyśleniu sobie pewnej koncepcji i w kółko tylko wzmacnianie swojego przekonania o świecie, zazwyczaj przekonania związanego z tym, że no my jesteśmy ci przebudzeni lepsi, ale to niestety ten zły świat sprawia, że po prostu nie możemy być w pełni sobą i jest źle i tak dalej i generalnie to winni są ci wszyscy dookoła, a zupełnie zapominanie o tym, że samemu można tworzyć też pewną jakość poprzez relacje, poprzez faktycznie działanie, bycie z ludźmi i bycie właśnie na zasadzie takim na równi, takim prawdziwym, szczerym, a nie na zasadzie tworzenia jakichś grup przebudzonych i super lepszych od reszty świata. Aczkolwiek tutaj też taka uwaga, faktycznie jest potrzeba tworzenia takich grup osób podobnych sobie i o podobnych celach, bo dzisiaj żyjemy w społeczeństwie faktycznie takiego dużego miszmaszu, jest bardzo dużo ludzi na różnym poziomie i to nie jest tak, że wszystko jest dla wszystkich, bo z tego powstaje tylko wielki chaos. Pewne dobrze jest zbierać się w grupy, które mają podobny poziom, i znajdować sobie też osoby, które są na być może w naszych oczach ciut więcej wiedzą, od których możemy się uczyć, czyli możemy być blisko, ale te osoby nas wznoszą, bo pokazują nam coś ciekawego, coś wartościowego i sprawiają, że my też się dzięki temu rozwijamy i w ten sposób faktycznie warto jest działać. Niekoniecznie używając tej etykietki przebudzenie, bo to jest takie już jak samo określenie New Age, które może i fajne początkowo, a teraz się kojarzy z taką New Age jako taka tandeta troszeczkę i wiele takich początkowo szlachetnych określeń stało się po prostu wyświechtanych i dzisiaj nie oznaczają już tak tych szczytnych rzeczy, jak oznaczały początkowo, tylko właśnie są stosowane pochopnie przez osoby, zazwyczaj nie znające się na danym temacie dostatecznie i posiadające głównie intencje łatwego połechtania swojego ego i poczucia się lepszymi od innych, więc zamiast tego, zamiast nazywania, to lepiej jest działać i zamiast pozostawania w sferze teorii, lepiej jest spotykać się z ludźmi, robić coś wspólnie i po prostu tworzyć lepszą jakość, czego Wam życzę i do czego zachęcam i zapraszam również do tych rzeczy, które w Centrum Rozwoju się znajdują, bo są różnego rodzaju realne grupy, w których działamy i w których po prostu dbamy o to, o ten rozwój, o ten poziom, bez koniecznie nazywania się przebudzonymi i lepszymi od reszty świata. Pamiętajcie, łapkę w górę pod filmem, to jest sygnał dla mnie do nagrywania kolejnych rzeczy. W centrumrozwoju.pl to jest główne miejsce, gdzie się wszystko dzieje, więc tam warto bywać regularnie i sprawdzać, co się dzieje. Zapraszam do subskrypcji oraz do polubienia fanpage'a na Facebooku koniecznie, żeby dostawać powiadomienia, a najlepiej jeszcze zasubskrybujcie newsletter, który raz w tygodniu wysyłam Wam tam podsumowanie najważniejszych rzeczy, które się w ciągu tygodnia pojawiły i to jest najpewniejsza droga, żeby nie przegapić najważniejszych, fajnych spotkań na przykład i tak dalej. Tyle na dzisiaj, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć!